ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas system miłości, w którym ciągle trwam. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio, świętego Franciszka z Asyżu i wszystkich. Bo wszyscy są aniołami i wszystkich trzeba pozdrawiać, wszystkich trzeba kochać, miłować i nie ma na to rady. To musi być tak już. Musimy być sympatyczni, empatyczni, dobrzy dla wszystkich, nawet dla swoich wrogów, bo przecież od wrogów uczymy się często więcej niż od swoich przyjaciół, bo przyjaciele cię tak kochają, że ci nic nie powiedzą o tobie, nic złego, coś nawet żadnej niedoskonałości nie wypatrzą. Więc a ci, którzy są twoimi prześladowcami ideologicznymi czy jakimiś, to wypatrzą i jeszcze możesz się dzięki temu podszlifować. Oczywiście to jest tylko taka gra, ale coś w tym jest. Coś w tym jest. Dzisiaj już za parę godzin będzie rocznica śmierci Ojca Pio, który się nacierpiał, ofiarował wszystko, co miał dobrego, i słowo, i swoje ciało, swoje stygmaty, ofiarował to ludzkości, wszystkim, nie tylko Polakom, ale widzicie, jeśli chodzi o rozmowy, to wybrał Polskę, Nową Hutę, właśnie tam, gdzie była ta komuna. Nowa Huta to była przez komunistów zakładana specjalnie, żeby zniszczyć Kraków. Nową Hutę tam wybudowali, miała tak dymić, żeby wszystkie budynki w Krakowie, w centrum się zawaliły razem z kościołem mariackim. I ze Świętą Barbarą obok, gdzie ja tam pracowałem 2 lata też. To była idea komunistyczna. Można dzisiaj powiedzieć, że to jest pociągnięcie dalej, to idea globalistyczna, bo oni do złego tylko dążą do tego, żeby obalić ducha, obalić miłość, i wszyscy ci tęczowi to są właściwie tacy postkomuniści, postliberałowie, a ogólnie to się mówi globaliści. Ale tak naprawdę to nie przyszło tylko z zachodu, to wszędzie jest, bo to wszystko działa na ego i na zmysłach. Jeśli ktoś ma takie sobie skrzywi światopogląd, to potem będzie dążył do tego. I taka grupka ludzi się zbierze, jak pan Hołownia i inni ci tęczowi wszyscy, tutaj też jakby tęcza, ale nie, to jest Ojciec Pio, przepraszam. Tęcza jest piękna, wiemy jaka jest, ale pod tą ideologią jest coś złego właśnie. Wykańczalnia ludzi, mordownia dusz i skrzywienie charakterów, gdzie już nie ma nic dobrego, nie ma mężczyzny i kobiety, tylko możesz być, jak chcesz, no nie, mikrofonem i się ożenić, wyjść za mąż za mikrofon na przykład. No już to oni do tego dopuszczają, no już do tego to dochodzi. Już mają całkowicie zepsuty umysł i zepsutą duszę. Już nie wiedzą, co robić, a Ojciec Pio mówił, że człowiek nie znosi pustki. To mi dosłownie tak powie, nie znosi pustki, dlatego musi coś robić. Będzie robił albo dobro, albo będzie poznawał prawdę, albo nie. Jeśli tego nie będzie robił, no to będzie wszedł takie różne tęcze. Psucie dusz, bo to ich cieszy. Bo sami się już nie mogą zepsuć, bo już są zepsuci. Już są podłączeni do tej ideologii. Promują ją w gazetach, w różnych mediach. To o to chodzi. I cała ta opozycja nasza, PO, to są właśnie globaliści. Tęczowi ludzie cały czas promują to. Torby robią tęczowe, chorągwie, wszystko robią właśnie pod tą ideologię Sorosa i innych globalistów. Putina też. Putin chociaż tam zakazuje pewne rzeczy, ale oligarchowie to tak samo są globalistami ogromnymi. Mają majątki, oni tam, my tak tego nie widzimy, bo nie pokazują, nie afiszują się, bo za dużo mają pieniędzy. I Ukraina też ich pełno ma. Tam jest trzeba wielką rewolucję zrobić, jeśli chodzi o rządy, o sprawiedliwość i tak dalej. Tam też jest globalizm. Tam, gdzie banki wielkie, w
wielkie korporacje, tam jest ten globalizm, tam jest psucie dusz. Zresztą, tak jest, no niestety. Hitler też był globalistą, bo wszystko chciał zająć. Wszystkich chciał, chociaż niby z kościołem trzymał, coś tam kombinował i nawet ze wschodem trochę szukał jakiejś ezoteryki. Ale to wszystko takie mrzonki jego, to już on był chory, bo cały czas naćpany chodził, już pod koniec kazał sobie cały czas te narkotyki dodawać, już nie było, bo się apteki już porozwalały. Więc to wszystko na tym polega, na zmysłach. To ten globalizm, ta tęczowość polega na zmysłach. Jeśli tego nie opanujemy, no to będziemy globalistami, razem z nimi. Będziemy chodzić na te parady miłości, tęcze i tak dalej. To właśnie ze zmysłów wychodzi. A zmysły prowokują naszą świadomość i nastawia na tą falę niekompetencji i zaprzeczenia Bogu. Oni wolą służyć złemu, bo w dobru się, jakby można powiedzieć, mniej się można wyżyć w miłości takiej szlachetnej, a w tej złej to można się wyżyć. Można tonami ludzi zabijać nawet, wojny prowadzić, wyżywa się. To są globaliści właśnie. Putin i inni, Amerykanie, Sorosze, to wszystko tam, gdzie jest to zło, gdzie jest pozbawienie się Boga i działanie antykosmiczne, czyli antyharmonijne, to też to jest wszystko działanie przeciw zbawieniu duszy. Oni nie chcą się zbawić, oni chcą się potępić. To ich cieszy. Rozlewanie krwi, rozlewanie naszej świadomości w złych kierunkach, to jest ich pociecha. Dlatego trzeba tępić ideologię, bo te ideologie z drugiej strony ich też kształcą. No ale jeśli my będziemy wprowadzać system miłości, taką dobrą ideę, to oni będą myśleć nad tym wszystkim, po co tu są, dlaczego się urodzili, zrozumieją to i opanują swoje zmysły. Opanują zmysły, nie będą już tęczowi, tylko będą boscy, transcendentni. O taką miłość nam chodzi. I wieczną oczywiście. Więc ojciec Pio urodził się po tylu latach do nieba. Już ma spokój. Trzeba się tylko cieszyć. Oddał co mógł. Z siebie dał wszystko. Pracował ciężko. Tak jak Jezus zresztą też ciężko pracował. Aż nawet go zaprowadzili przed sąd i zabili. Do tego stopnia. A komuniści ilu zabili naszych? AK-owców jeszcze tutaj po wojnie, w 1945-1946 zabijali Polaków. Tu Rosjanie weszli, założyli rząd komunistyczny, a dzisiaj ta cała komuna wróciła. Jest w PO, jest na urzędach europejskich. No doszło do jakichś wariacji kompletnych. Komuna wróciła tylko taka jakby kolorowa właśnie, tęczowa. I oni popierają właśnie tych kolorowych, tęczowych. Komunizm to robił, tak widzicie sami. Każdy komunista powie, że LGTB to jest piękna sprawa i będzie popierał. Czyli bezpłciowość, jakieś byle jakość i tak dalej, i tak dalej. No nic, nagrywam to, to pewnie mi znowu zablokują kanał, a pies ich drapał. Niech blokują. Jak są tacy mądrale, to niech blokują. Więc cieszymy się, że PiS nie jest globalistyczny. Chociaż widzicie, odwracają kota ogonem. Tak samo jak Tusk kłamie we wszystkim od A do Z, że nie podwyższył wieku emerytalnego, że nie był u Merkelowej i tak dalej. Nie odpowiada na żadne pytania i teraz oskarża, że to PiS wszystko źle robi, że on rozbroił Polskę. No widzicie, to jest taka na wyparcie kłamstwo. I to samo i ezoterycy, i wszyscy ci fanatycy tęczowi, peoscy, opozycyjni, komunistyczni, liberałowie właśnie krzyczą w koło. Do mnie nawet sami piszecie, bo dajecie się nabrać, że PiS to jest globalizm właśnie, że oni są globalistami. Tak was przerobili już. Absolutnie nie. PiS trzyma ze szlachetnością, z pięknem, dobrem. Jak jest coś źle, to naprawia, przepraszają. I trzeba z nimi tylko trzymać, bo oni właśnie są przeciw globalizmowi, a życiu normalnemu, tak jak się powinno żyć. Więc tylko PiS, suwerenna Polska, Paweł Kukiz. Podobno już ma już moje dwie książki. Te. To ktoś mi powiedział, nie zdradzę kto.
że do jego kancelarii, do jego biura doszły i są położone na wierzchu, wszyscy się tam cieszą i czytają nawet. Więc przeczytam wam teraz wiersz Maćka. Tym razem Maćka, bo właśnie on napisał dzień 24.09.18 rok. O ojcu Pio właśnie. W dzień urodzin ojca Pio do nieba. Ale dodał ojciec Pio, nie mnie to mówił, ale innym, że będzie tutaj przy ziemi do 300 lat. No to będzie się opiekował jeszcze nami, Polakami, no wszystkimi będzie się opiekował, kto tylko chce, bo niebo każdemu służy i każdego chce zbawić, więc to nie ma różnicy, czy ja jestem Czechem, Rosjaninem, Niemcem, czy Polakiem. No bez przesady, to nie można tak selekcjonować. Zresztą ojciec Pio był bardzo przeciwny temu, żeby mówił, że dusza wszystkich jest taka sama i nie ma znaczenia jak kolor skóry, pochodzenie i tak dalej. Tylko trzeba mieć jeszcze zrównoważone myślenie o tym wszystkim, co się dzieje w świecie, bo w tej chwili to wiadomo, co się dzieje. Wszystkich kochamy, szanujemy, ale jak się zwozi takie hordy ludzi niewykształconych jeszcze i wpuszcza się, no to się dzieje to, co się dzieje w Paryżu. Ja mam rodzinę w Paryżu również, to wiem, jak tam jest. Byłem raz nawet w samym Paryżu w 2009 roku u kuzynów, u cioci. Ciocia już nie żyje. Więc tam już nic nie było, wszystko było czarne. Muzułmanie prowadzili sklepy, wszystko. Tam już białych w zasadzie nie ma. Tylko mój kuzyn mówił, że prawdziwi Francuzi dopiero wieczorem wychodzą gdzieś tam do kawiarni, do pubu, żeby posiedzieć, pogadać, bo w ciągu dnia no to nie bardzo, wyparci są. Ale tak może być, tylko żeby chodzi o to, że nielegalni imigranci jest już tak tyle, tak samo jak w Lampedusie we Włoszech, że nie da się żyć. Więcej ludzi jest przyjeżdżających niż rdzennych, no to już jest przesada. To ktoś to robi specjalnie, żeby właśnie tą tęczową energię komunistyczną, liberalną, żeby tu wprowadzić, rozwalić Europę, bo im się tylko władza marzy, Rosji i Niemcom. Przecież mówiłem wam już nieraz, że nad głowami Polaków umówili się już to w latach, ojciec mi to mówił w latach 80., że Niemcy się dogadali z Rosjanami. I oni chcą nadal tu rządzić, ale wszystko czas się troszkę komplikuje. Troszkę się komplikuje, bo ludzie się stawiają, mają wolność. Nie da się, nie dać się zabić. Ojciec mówił, że jak trzeba, to trzeba uciekać nawet. Nie da, jak ci staniesz, on tam chce cię złapać, a ty będziesz stał jak ciele i szczeli do ciebie albo cię połamie, to lepiej uciekać. Tak samo jest grupa chuliganów, to przecież nie pójdziesz w środek do nich, bo jesteś odważny. To właśnie jest brak odwagi, jak nie uciekasz. Musisz uciec, bo cię zniszczą. Bo w grupie to siła. W kupie siła. Wiecie jak jest. Jezus też uciekał, ojciec Pio mi mówi. Zresztą nawet jest to odnotowane w Ewangeliach, że uciekał, bo chcieli go zabić, zrzucić ze skały i tak dalej. Więc my też musimy być ostrożni, bronić się i bardzo dobrze, że pan Błaszczak, nasz święty szef wojska, zbroi Polskę na odstraszanie, nie do to, żeby atakować, bo Polacy nie chcą nikogo atakować, tylko odstraszyć, bronić się. Tak samo jak ty się bronisz, każdy z was się broni. Po co? Jak się byś nie chciał bronić, to otwórz drzwi. Na dzień i noc niech będzie wszystko otwarte w twoim domu. Okna pootwieraj, drzwi pootwieraj, zamki powyciągaj, to tak zrób. Bronisz się. A opozycja mówi, że źle, po co tyle broni, tego wszystkiego, po co samoloty i tak dalej. No to co masz? Mamy otworzyć drzwi, żeby nam tu wszyscy sobie chodzili jak chcą i złodzieje i zbrodniarze, i terroryści sobie wchodzili do mieszkań, brali co chcemy? Tak nie można do tego dopuścić, dlatego rząd PiS-u jest najlepszym rządem od 300 lat. Bo były perypetie 300 lat, nie? Rozbiory i tak dalej, komuna. No i teraz chcą znowu nas rozebrać. Tusk już był podłączony do tej ideologii rozebrania Polski, żeby Polski nie było. Oddać część Niemcom, część Rosji. To ojciec przecież Pio mówił. No to tylko się potwierdziło, bo dokumenty są. Pan Rachoń, święty człowiek, odważny rycerz polski, prawdziwy rycerz polski. A zobaczcie, jak te wszystkie tęczowe gazety wyborcze i te stacje, jak plują na niego. To widzicie, po której stronie stoimy. Po której oni, a po której my. Trzeba rozdzielić.
Miłość jest jedna dla wszystkich, jak najbardziej, ale złej ideologii trzeba się przeciwstawiać, bo inaczej nas zaleją to, co Soros chce zrobić, z nas zrobić tęczowych ludzi, to będziemy po prostu lizać błoto, zamiast jeść lody smaczne. Do tego chcą doprowadzić. Trzeba się przeciwstawiać ideologii. Ideologię łatwo jest rozszerzać. Media, jak się ma wielkie firmy, no to one mają ogromny wpływ na parlamentarzystów. W Unii Europejskiej to prawie wszyscy już tam są globalistami. Poza PiS-em i suwerenną Polską. To prawie wszyscy. Ulegli tej ideologii dla pieniędzy oczywiście, bo ci na wierzchu mają dużo pieniędzy, a ci na dole mają lizać ich po nogach, globalistów, i służyć im swoją pracą. Czytam ten wiersz w końcu. Ojcze Pio, Maćka wiersz, Maćka, tym razem Maćka pierwszy, ten co jeździł na rozmowy z ojcem Pio. Ojcze Pio, przy Tobie, jak przy orle strzegącym niepodległości. Niepodległa moja dusza w podległym przyrodzie ciele. Jesteś twarzą moich pragnień, twarzą z oczami utkwionymi w oczach, wrotach, w otwartych wrotach nieba. Jesteś moim drugim imieniem. Ty, co Bogu oddałeś swoją pychę, by wypalił ją w piecu miłosiernej miłości. Do takiego zanoszę prostą, zmęczoną utrapieniem modlitwę. Ojcze Pio. To jest modlitwa taka, Maćka. To jeszcze coś przeczytam z drugiego tomu. Więc pamiętajcie, tylko PiS, to oni nie są globalistami, to przeciwnie, tak jak mówię, tu skłamie wszystko, zakłamuje i ci wszyscy mówią, że PiS jest globalistami. Nieprawda, odwrotnie jest. Tak samo jak Tusk mówi, że OFE ukradł i uratował Polskę przez to. Po prostu, no nie wiem, no ci ludzie muszą gdzieś pójść do jakiegoś lekarza chyba. Najlepiej chirurga i odciąć tam coś sobie, najlepiej głowę, bo ta głowa już nie myśli. No mówi, że OFE uratował Polskę, bo ukradł OFE. No to i tak samo mówią teraz, że to PiS jest globalistą, globalistami są. No wszystko jest odwrotnie, naprawdę. Ci ludzie, którzy mają mądrość w sercu, ludzie wierzący, tak dobrze wierzący i otwarci, to rozumieją to bardzo dobrze. Ale z drugiej strony też mi jest przykro, bo jak wyniki badań wychodzą na słupkach, że połowę Polski nie pójdzie na wybory. To oznacza co? A 50 ponad pójdzie, więc wybory będą ważne. Chodzi o to, żeby referendum było ważne. Musi być ponad 50%, więc ta druga połowa to są właśnie ci tęczowi. To są komuniści, postkomuniści, to są ci zaniedbane dusze, które nie wiedzą, w jakim kierunku iść, a ponieważ nie wiedzą, to słuchają złych przywódców, złych ideologów, filozofów, takich jak właśnie Tusk. I ci ludzie nie pójdą. A mówi się, że wierzących 99% w Polsce jest, katolików praktykujących mniej. No to, gdzie, to ci ludzie, którzy wierzą w Boga, w miłość, w życie wieczne, nie pójdą na wybory? Żeby odsunąć komunistów i żeby już nigdy ich tu nie było, i żeby nigdy PO już nie rządziło? No to gdzie oni są? To ta połowa, no można by powiedzieć, za pewnym aktorem, co ostatnio widziałem, co powiedział, że jest głupia. Naprawdę głupia. Ale ten aktor akurat mówił przeciwnie, że to PiS jest głupi. To, że ta strona, która głosuje na PiS, na duchowość, na Kościół, to jest głupia. To on akurat jest no głupi, no rzeczywiście. Taki słynny aktor, co tam szabelką machał, rozbijał różne obrazy, szkło na obrazie. Taki mądrala. Więc to akurat ma rację, że ta połowa jest trochę niedouczona, infantylna, bo jest postkomunistyczna, postliberalna, wspierająca film pani Holland. To są właśnie ci degeneraci tak zwani.
duchowi degeneraci. Nie mówię, że fizycznie, bo oni tu mogą być pięknymi aktorami, wszystko może być, ale to są duchowi degeneraci. I oni muszą się jeszcze bardzo, bardzo napracować nad tym, aby im Jezus pomógł się zbawić. Jezus był nauczycielem i przychodził właśnie po to, żeby się pomóc zbawić. I wy też do tego jesteście powołani. I ja też to robię, czytam, mówię o tych sprawach. Krótkie przezważanie z drugiego mojego tomu. No dobra, to jedno. Co do cudów. Nikt nie potrafi tego zrobić, żaden człowiek. Owszem, posiadamy jakieś tam bioenergię, ale jak do tej pory przy użyciu nowoczesnych kamer lub innych specjalistycznych urządzeń fotografujących nie udało się zarejestrować i udokumentować na świecie żadnego cudu. No zauważcie, nikt nie sfotografował, kamerą nie nagrał, że nagle powstał sam cud. Widzicie, jaka to jest iluzja? A wszyscy mówią o cudach, o tym, o tamtym. Nie ma cudów. Jedyny, który ostatnio był cud, to ojciec Pio. Miał te stygmaty i można było go badać, badali go i tak dalej. Miał te stygmaty, ale go oskarżali, że się sam wypalał jakimś tym środkiem ostrym. No to są właśnie ci globaliści, tak specjalnie piszą takie rzeczy, bzdury kompletne. Ale tak to na ogół nie ma cudów i nie wierzcie w cuda. Bo my jesteśmy tu, na tej ziemi, gdzie rządzi materia, gdzie rządzi energia, gdzie rządzi słońce. I nawet nie próbujcie cudów zrobić, bo nie zrobicie żadnego cudu. Chyba że Bóg pozwoli, ale to byś musiał być w dobrej komitywie z Bogiem, tak jak ojciec Pio czy inni święci. Owszem, posiadamy jakieś tam energię, ale do tej pory przy użyciu nowoczesnych kamer lub innych specjalistycznych urządzeń fotografujących nie udało się zarejestrować i udokumentować w świecie żadnego cudu. Kamery obecnie są bardzo rozpowszechnione. Zamontowanie na każdym skrzyżowaniu ulic, w bankach, przychodniach. Poza tym wielu ludzi posiada je prywatnie i nikomu nie udało się sfilmować czegoś takiego jak cud. Oczywiście, że można wszystko kamerą, zresztą programy są, to można wszystko tak zmanipulować, że teraz jest ta sztuczna inteligencja, to z obrazu można ożywić człowieka, będzie mówił, czy tam różne rzeczy robił, czy cuda. Cuda są na science fiction filmach, to możecie oglądać, ja lubię takie filmy. Akurat wszystkie Star Treki oglądałem, Gwiezdne Wojny, wszystkie i tak dalej, Gwiezdne Bramy. Teraz jakoś się mało puszczają. Na internecie też Gwiezdnych Star Treku za bardzo nie ma, nawet na YouTube, bo nie, bo to tam strzegą tego płatne, a coś tam. Ale inne jakieś takie dziwactwa są, ale tamte były takie fajne, te pierwsze Star Treki były bombowe. Nie wspominam o fotomontażach, gdyż takie fałszerstwa stały się już normą. Biorę pod uwagę tylko rzetelne i uczciwe zdjęcia, takich nie ma. Często ludzie powołują się na cuda, lecz czynią to powodowani ślepą wiarą i tyle. Wiele rzeczy można sobie wmówić. Poza tym cuda do niczego nam nie są potrzebne. Też mi to ojciec mówił. Mamy iść naturalną drogą. Naszym cudem jest nasza myśl, nasze uczucie, nasza miłość. To jest cud. Cudem jest, jeśli potrafisz kochać wszystkich. To jest największy cud na świecie i to zbawia ten cud. A wszystkie inne cuda... Soroże, tęczowe i te wszystkie bzdury to nie zbawiają. To nie są cuda, tylko to są imaginacje kolorów i ideologii. Poza tym nie są potrzebne. Byli tacy wybitni ludzie, którzy potrafili zmienić kody materii, na przykład ojciec Pio. Miłość jest cudem i tego nam potrzeba. Bez miłości, ojciec Pio, teraz słowo ojca Pio, który mi też powiedział, bez miłości nic nie ma sensu. Słowo ojca Pio, który na rozmowie to powiedział, że bez miłości nic nie ma sensu. Tęczowi nie mają miłości. To są ideologiści. To tylko ideologie i zmysłowość. Zmysłowość w materii, w ciele, które się zaczyna starzeć, chorować i umierać. I do tego te tęczowe ideologie podążają i wszystkie wmawiają, że skończysz w grobie. A na grobie ci namalują też tęcze.
jako na znak, że byłeś w ich ideologii śmierci. No i to wszystko. Dobrze. To pewnie mnie skasują kanał, no ale trudno. Jest na rumble, jakby co. A, no to jeszcze na koniec, jak już tak jestem tutaj przy okazji, to może jeszcze mój wiersz przeczytam. Tym razem na końcu mój. Wymóg miłości. Miłować to wielka praca, rozkosz i cierpienie. W zasadzie jeden masz wybór, żyć na ziemi miłością. Inaczej trudno będzie zobaczyć wiosnę radości. W hołdzie smutku można zesztywnić na śmierć. Bez miłości, którędy pójdziesz i dokąd? Komu się przyda twoja martwota? Nie miłować smutek i samotność. Miłować wesele i radość. Więc jeden masz wybór, inaczej śmierć blada i ogień. W miłości jest modlitwa, prawda najwyższa, dobre słowo i przyjaźń. Bez miłości zostaniesz w końcu rozchwianym, szaleńcem, tęczowym, bym powiedział. Szaleńcem tęczowym, jak Hołownia i inni, te kobiety, które wokół niego tam są, no coś niesamowitego. No tak zeszli na takie dno niewiedzy, na dno niewiedzy, bo oni nie wiedzą o życiu nic. Tylko ich wybory interesują i kwoty na koncie. I ta ideologia, która jest dla nich dobra, bo im więcej się zgrupuje takich ludzi w tej ideologii, tym bardziej wygrają wybory. I o to im chodzi, żeby wygrać wybory dla Sorosa, dla Putina, dla ideologii marksistowskich, leninowskich, liberalnych, dla kapitalizmu zła, a nie dla transcendentalnego socjalizmu, który panuje w niebie. I taki trzeba tu zakładać. Pamiętajcie, głosujemy w wyborach, w referendum i koniec. Na PiS. Nie ma innej opcji. Tylko PiS, a ta reszta to. Już nie mówię o tej... Już mówię, że nie będę mówił, bo to będzie z tego coś złego. Już to widzę. Trochę. Nie będzie przyjmowane ogólnie, bo taki człowiek, jak zrobi taką usteru, stanie człowiek, który będzie głosił Boga, którego nie zna, ideologię, które Kościół pozmieniał, nie będzie mówił o czymś dobrym, tylko właśnie o swoich partii, no to będzie źle. Nie może być państwo. Państwo musi być świeckie, boskością, ale świeckie, bo Bóg jest świecki. Przemyślcie to, panowie z PJJ, abyście nie zostali fanatykami, bo was odrzucą. Po pierwszych wyborach was odrzucą. No to pa, pa.